Cześć, z tej strony Dyku i ogarniamy teraz sprawy bazy. A więc tak, na początek te wszystkie surowce mogę przerzucić. Flary tutaj. Co tu mi się z tym wydarzyło? To będzie do uzupełnienia. Ale tak, najpierw dwie notatki mamy. Welcome back. This is Frequency File, episode 2. In the last episode, I told you about the curious case of Dr. Ophelia Turner. When it comes to this enigmatic individual, one of three versions is true. Myth, martyr, or monster. To be able to weigh her in turns as heretic, genius, or scapegoat, we must first set the stage. When I started down this path to discover who she was, what she did, and ultimately what happened to her, I didn't expect it to lead me to one of the strangest mysteries of the Pacific Northwest, the Olympic Exclusion Zone. But let me rewind a bit. In Northwest Washington State, there are 3,600 square miles of vibrant wilderness called the Olympic Peninsula. Bounded by water on three sides, it was a wonderland for outdoorsy types, with snow-capped mountains and salmon-bearing rivers and pristine rainforests. Up until 1955, it was the residence of 100,000 people, including Ophelia Turner. It was her birthplace, her hometown, and, it turns out, ground zero and sacrificial lamb for the promise of limb technology. In true fashion, the government never comes out and says that's what led to the creation of the Olympic Exclusion Zone. But the chain of events were in plain sight. Strange accidents, leading to the government's claim of eminent domain and subsequent seizure of the peninsula. The evacuation of 100,000 people and the attempt and abject failure at containing the rumors that spread like wildfire. Because it turns out, even with the government's resources at your disposal, keeping secrets is a tricky business. You can bet there was plenty of talk as a result. Lucky me, because I had plenty of questions. Ciekawe. Choć warto byłoby zebrać tego o wiele, wiele więcej. Tego jest naprawdę sporo jeszcze nie znalezione przez nas. Badania nad anomaliami 3. Regularnie obserwowane między końcem 59 roku a końcem 61 roku, ta anomalia przyciągała się do wszystkich nadajników transmitujących na określonych pasmach krótkofalowych. Miał wielkość ptaka, był mniej więcej kulisty, chromowaty i potrafił latać w nieznany sposób. Ta anomalia przyczepiała się do antyn nadawczych i zaczynała się rozpuszczać albo pochłaniać metal. Uparty i trudny do usunięcia, ta anomalia zaczęła zanikać, gdy personel strefy zaczął używać innych częstotliwości. Co możemy sobie włączyć? To możemy tu przerzucić. A my tutaj co mamy? Przepraszam, wygląda na to, że wpadłeś w strefę dronów. Chciałbyś zagrać ponownie? Włóż 5 centów, aby kontynuować grę Zondron 3D. Jeszcze naklejki dostaliśmy. To i to może iść. No, śmietnik się wypluł. A masę do naprawy. Na razie ją wrzucimy do naszej skrytki. Teraz by się przydało to przerzucić. Zobaczmy mapę, jak to wszystko wygląda. Myślę, że to przeanalizujemy.
mogę to jeszcze przeanalizować, ustabilizować te drogi. To też możemy przeanalizować. Jeszcze mamy dwa strzały. To mogę zrobić to. I możemy zrobić jeszcze strzał tutaj. I więcej strzałów nie mamy. No to jeszcze tak z kilka wyjazdów, z 2-3 wyjazdy myślę, że będą tu w głąb jeszcze. Może faktycznie jakiś odcinek z mniejszym lutowaniem, tylko mi się nie podobają te autostrady, że wszystkie są takie... niesatysfakcjonujące mnie. Radar. Radar, pierwsze co chcę zrobić. Radar zasobów. Energia niestabilna. Róbmy. Żeby jeździć za tym, za czym bym chciał. Bateria, płyta obwodu. Okej. Okay. Zgadzam się na to. I w sumie na razie nie wiem, jak to działa. Teraz bym chciał najpierw zobaczyć ciuchy. Plecak antykradzieżowy mogę zrobić. Materiału trochę pójdzie. Pięćdziesiąt materiału. Dobra, robimy. Teraz następne rzeczy. Bym chciał zrobić lepszy bagażnik. 3 sztuk materiału mi zabrakło. Trudno. Trudno. Poradzimy sobie bez tego. Bo raczej nie ma nic. Nic, co by mi dało materiał. Co to jest? Stacja naprawcza. Światła. Elementy. Co to jest? Zbiornik paliwa odporny na wycieki. Półka na siedzenia. Pistolet Bioflair myślę, że sobie zrobimy, bo on jest na 6 strzałów, a ten na 4. Chcę zobaczyć tą ładowarkę plazmową, tylko w sumie nie przeczytałem, czy ona jest narzędziem. Czyli nie będzie trzeba startera wozić, tylko ładowarkę plazmową. O kurcze. Tu są takie fajniejsze rzeczy, a ja to tak jakoś pomijałem. Usługi publiczne. Mobilne stanowisko pracy. Fragment olimpijski. Tego nie mamy. Tylko teraz tak się zastanawiam, czy mi jest potrzebny radar zasobów. A nie lepiej, nie wiem, na przykład paliwo mieć albo coś innego. Tu mamy zbiornik paliwa dachowy. I odporny na wycieki jeszcze. Jest dużo fajnych rzeczy na dach. Tu ten akumulator to sobie zrobimy, bo to jest stabilna energia. Anomalia dzienników Spike. Spike'a nie mam przeanalizowanego. To ja już tak, wiecie, klikam, bo klikam w te rzeczy. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ja bym chciał. Może to, że zrobimy. Płytkę obwodu jedno potrzebujemy. I ulepszona stacja ładowania.
ma pewną ilość, jaką mi tutaj naładuje baterię. A co, ja tutaj nie wszystko odkurzyłem? Tu jeszcze mamy kilka rzeczy. Ups, odkurzacz poszedł. No i jakieś panele może też powoli, jakieś miejmy na nową strefę, bo w sumie nie wiemy, jakie to może być zagrożenie. No i z ulepszeń by było wszystko. Chcę jedną rzecz wypróbować. Czy jak ja wyślę złom, tutaj? Moment. Tu się coś jeszcze naciskało, czy mi się wydaje? Nie, tu się chyba nic nie naciskało już. Szkoda. Chcę to zobaczyć, czy się wycieraczki włączą. Wiecie, że ja cały czas jeździłem z pustym miejscem i stwierdziłem, że chyba zamontuję sobie dodatkowy akumulator na tyłach. Ile on nam dał? 40, czy tam 30. Zaraz podładujemy, to zobaczymy, ile jest na maksa. 80, czyli 30 więcej mamy. No ale jeszcze trochę furkę by się przydało naprawić. Furka naprawiona. Mi brakuje w zapasach. Wakum termiczny. Jeden odkurzacz możemy zrobić. Rybar. Plazmowy zbieracz też możemy zrobić. Odkurzacz ten na lepszy. Rybar. Czemu ja mam tu dwa plazmowe... A, dobra. Przecież wytworzyliśmy jeden plazmowy zbieracz. Moment, ja tu nie mam problem poukładać to jakoś sensownie. Mamy młot udarowy. A, bo tutaj była ogólnie radar kotwiczny był. To niech sobie tam zostanie. To niech sobie zostanie, to sobie niech zostanie. Te flary stąd mogę zabrać, bo tu mi nie są potrzebne. No to mogę wozić w tym bocznym. Nie ma to dla mnie jakiegoś problemu. Te pistolety sygnałowe mi się połączyły ogólnie. No i tak za bardzo nie wiem, co bym mógł tutaj w tym jednym strachie trzymać. Myślę, że to tak zostawimy. Ale jeszcze pytanie, czy mam jakieś nowe narzędzia? Ładowarkę plazmową przecież zrobiliśmy do naprawy akumulatora w razie co. I pancerzowane panele. Myślę, że to nie będzie mi potrzebne, bo mamy startery. Aczkolwiek pewnie ładowarka plazmowa by była do tego silnika jednego, który jest
znacznie chyba lepszy na prąd. Ty nic dla mnie więcej nie masz. Kompletnie nie wiem, jak pojechać w następnym odcinku. No, tu mamy burzę. Tu mamy burzę. A jechać znowu specjalnie, żeby tylko dojechać do tego punktu i odkryć nowe drogi. To też trochę słabo. Chyba, że pojedziemy po prostu sobie szybką trasę, żeby bez lutowania, nie? Tu co jest? Magnetyzer, to lima, materiały wybuchowe. Nie no, chyba tak zrobimy. Zrobimy po prostu szybki przejazd w następnym odcinku do tego miejsca. Materiałów tutaj jeszcze potrzebnym jest 110. Czerwone balony są potrzebne też. No i te fragmenty olimpijskie w postaci 50, żeby mieć całe ubranie już skompletowane. Tu mamy aż 4,1 energii stabilnej i 1,8 niestabilnej. Coś ciekawe. A silnik w sumie, jak teraz tak patrzę, no to ten będzie fajny. Z chipem LIM. Tylko potrzebujemy fragmenty olimpijskie i pewnie to jest ten chip LIM. I niby w teorii nie będzie palił. Ale przy tych wysokich prędkościach, które osiągamy w aucie, no to nie sądzę, żeby było mniejsze spalanie. No nic, ja jestem gotowy do wyruszenia w następną podróż. Skrobaczki niby nie mam. Mamy skrobaczkę, ale plazmową, więc to wszystko ok. Jedynie co to jeszcze mogę zerknąć, czy mamy jakiegoś wirusa. Uuu, mamy 3! Coś się dzieje z naszym autem, gdy zatrąbimy. Okej, już wiemy. Otwiera nam bagażnik. Tylnia klapa. Tylne lewe drzwi. Bagażnik otwiera. Napraw. Samochód, coś jeszcze jest, tak? Jest poza zasięgiem może. I radio nam zmienia kanał. Przyłącza się. Ale moment. Samochód. Może tak? Też nie. Został wyrzucony radio i zmiany wolumenu może? Okej. Okay. Jest na wniesieniu może? Kiedy on nam... Włącza radio. Była jedna taka sytuacja. Mamy to. Napraw. O, jeszcze jedno jest związane z samochodem.
Może otrzymano kotwicę i... Co by mogło jeszcze działać, nie, albo nie działać? Bateria szybciej zużywa. Ruchy wolne, ale to już nie baterie może. Kierownica odwraca kierunek może? O, nie mam już prób. I musimy uzupełnić zapasy. Elektryka i mechanika. No, teraz na pewno jesteśmy gotowi do podróży. Choć nie wiem, czy mi ten radar zasobów mi jest potrzebny. Aczkolwiek nie mam pomysłu, na co by go podmienić. Ale możemy go pojechać raz przetestować, jak działa. Łatwiej będzie znaleźć jakieś, nie wiem, na przykład materiały albo fragmenty olimpijskie. Zobaczymy. Ale tymczasem grał z wami Deku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego odcinka. Hej, hej!